Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kombajn zbożowy John Deere 1170. Maszyna z 98 roku, bardzo ładna, z przebiegiem 2109 godzin na silniku. Kombajn wyposażony jest w header 480, sieczkarnię do słomy i jest naprawdę w stanie świetnym, prześwietnym. Zobaczcie sami. Kombajn jest cały w oryginale, żaden, nawet najdrobniejszy element nie jest powtórnie lakierowany. Header na grubym ślimaku 316. Ogumienie bardzo dobre. Środeczek nigdzie nie wyrdzewiały. Naprawdę piękna maszyna. Osie nigdzie nie wyrdzewiałe. Czujnik strat. Sita w porządeczku. Klawisze nigdzie nie pordzewiałe. Zero praktycznie korozji. Naprawdę piękna maszyna. Równiutki. Blachy niepogięte. W środku skórkowany jak nowy. Zero korozji. Naprawdę maszyna w rzadko spotykanym stanie. Próbujemy zaraz maszynę uruchomić, puścić.
środek czyściutki, ładny, na łeb nic nie leci, z klimatyzacją oczywiście. Godzin. Podnoszenie, opuszczanie motowideł, wysuwanie motowideł, tu akurat nic nadzwyczajnego. Dodatkowo header wyposażony w blachę ślizgową. Próbujemy puścić mocarnię. Jak włączę mocarnię, będzie pikał czujnik strat. Wolne obroty. Teraz jak mam wejść, bo klamka mi zatrzasnęła. Delikatny mały problem.
Udało się. Postaram się teraz szybko, bo skończy mi się czas. Maszyna działa tylko gwizd. Jeździ. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.